Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest czwartek, 19 sierpnia, za chwilę będzie 20:25. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Sytuacja jest następująca. Raków Częstochowa wygrał w Bielsku Białej, no bo oni tam grają, bo nie mogą u siebie grać. Wygrał w Bielsku Białej Raków Częstochowa z Chętem. Jakby powiedzieli w redakcji sportowej, Beldzy nie wywiozą z Polski żadnego punktu. Natomiast zupełnie heroiczny bój toczy Legia Warszawa w Pradze. Tam jest 2-2. Zobaczymy, jak będzie dalej. Muszę się do czegoś wstydliwego przyznać. Bardzo przepraszam, ale znowu to zrobiłem. No. Oglądałem TVN24. Tuż przed godziną 19 w TVN24 była taka ciekawa rozmówka z udziałem pana profesora Radosława Markowskiego, pani profesor Barbary Labudy. I ja się nie dziwię ludziom, że oni mówią, że to są same kłamstwa całą dobę, dlatego że no tam padły, już by się wydawało, że przecież naprawdę skompromitowane argumenty. Ale znowu usłyszeliśmy, że, cytuję, polityka polskiego rządu z tym nieprzyjmowaniem uchodźców jest haniebna, bo Polska potrzebuje inżynierów, wykształconych lekarzy, no i tak dalej. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że nikt rozsądny, nikt rozumny nie wierzy w to, że cokolwiek, co dzieje się na Białorusi, odbywa się poza wiedzą i wolą Władimira Władimirowicza. Łukaszenka wykorzystuje tych ludzi do destabilizacji sytuacji zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Mówienie czegoś takiego, jak to powiedzieli profesor Markowski i Barbara Labuda, mało tego, działanie takie jak na przykład tych dwóch pajaców, mam na myśli panów posłów Jońskiego i Szczerby, no to jest realizowanie wprost polityki Kremla i tyle. No dobrze, ale zacznijmy od informacji, jaką przekazuję Państwu za portalem TVP Info zlikwidować. W okolicy miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu już od kilku dni koczuje grupa migrantów, między innymi z Iraku. Mimo fałszywych twierdzeń niektórych mediów, że migranci znajdują się na pasie ziemi niczyjej, faktem jest, że osoby te znajdują się na terenie Białorusi. Polskiej granicy przed jej nielegalnym przekroczeniem strzegą funkcjonariusze Straży Granicznej i wojsko. Migrantów z drugiej strony pilnuje też białoruskie wojsko. Żołnierze nie pozwalają im się cofnąć na Białoruś. I oni są w takim potrzasku. Jeszcze w środę, jeszcze wczoraj, to koczowisko tworzyła grupa około 50 osób, z której większość to byli mężczyźni. Jak informuje dzisiaj portal TVP Info zlikwidować, w czwartek nad ranem ta grupa była już mniejsza, mniej więcej o połowę. Część z tych osób jednak zdołała się jakoś tam cofnąć na tę Białoruś. MSWiA poinformowało, że poprzedniej doby Straż Graniczna odnotowała 138 osób, które próbowały się nielegalnie przedostać na teren Polski. Udaremniono przekroczenie granicy 130 osobom, a 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych. Do ochrony granicy białoruskiej skierowano dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej i 1000 żołnierzy. Podczas konferencji w Kamieńcu Ząbkowickim premier Morawiecki, zapytany o tę sprawę, powiedział, co do uchodźców, którzy są wykorzystywani przez pana Łukaszenkę, mogę powiedzieć, że musimy chronić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i oczywiście od nas musi zależeć, kogo my wpuszczamy, a kogo nie. Nie może być tak, aby szantaż pana Łukaszenki zmuszał nas do przyjmowania kogokolwiek. Poważne, suwerenne państwo chroni swoje granice zewnętrzne. Dzisiaj w sukus Straży Granicznej przyjechało również wojsko. Dziękuję żołnierzom, dziękuję Straży Granicznej za skuteczną ochronę naszej granicy wschodniej. Po polskiej stronie granicy nie koczują jakiekolwiek grupy migrantów, zwłaszcza kobiet z dziećmi, bo tam cały czas ta propaganda tego kartelu medialnego III RP powtarza aż do znudzenia, że to są kobiety z dziećmi, słychać płacz dzieci i tak dalej.
Natomiast sytuacja po białoruskiej stronie granicy jest w 100% celowym działaniem służb Łukaszenki. Tak powiedział z kolei wiceminister Wąsik. Przy polskiej granicy działania ochronne prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej, około 1000 żołnierzy, to już mówiłem. Do tej pory ogrodzeniem z drutu kolczastego zabezpieczono blisko 100 km granicy na odcinku ochranianym przez Podlaski oddział Straży Granicznej. Planowane jest dodatkowo zabezpieczenie ogrodzeniem kolejnych 50 km na odcinku ochranianym przez Podlaski oddział Straży Granicznej. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował, że napływ tych migrantów z Bliskiego Wschodu do Polski przez terytorium Białorusi to jest element wojny hybrydowej prowadzonej przez Łukaszenkę. Dodał, że według raportów polskich służb ci migranci przylatują samolotami na lotnisko w Mińsku, a następnie w bardzo zorganizowany sposób są transportowani na granicę. Proszę Państwa, to za chwilę powiem, co na to nasz naczelny i... Okej. Pan Maciej z Krakowa, tak? Dobrze usłyszałem? Tak, tak. Słucham pana. Dzień dobry. Ja może tak tytułem wstępu powiem w stosunku do imigrantów, że warto zastanowić się nad rozwiązaniem australijskim, czyli na przykład wynajęciem jakiejś wyspy i tam zorganizowanie obozu dla uchodźców celem ich weryfikacji i ewentualnie dalszych rozdysponowań. Natomiast mój telefon i moje pytania są następujące. Pierwsze dotyczy Izraela i bardzo takiej, powiedziałbym, biernej postawy naszego rządu. Czytałem ostatnio w tygodniku Wprost, że dajemy ponad 10 tysięcy ponad 10 tysięcy Izraelczyków otrzymuje polskie obywatelstwo na dekadę, do tego dochodzą ich rodziny i to bez żadnych warunków. Nie muszą znać języka polskiego, mogą twierdzić, że Polacy odpowiedzialni są za Holokaust. To jest absolutnie nieweryfikowane i dajemy taką kartę wstępu do całej Unii Europejskiej. Myślę, że to powinna być pierwsza odpowiedź. Dopóki nie ma ambasadora w Polsce, 10 tysięcy nowych obywatelów z Izraela nie powinno nam przybywać. I druga sprawa dotyczy Polskiego Ładu. Bardzo jestem niesmaczony wprowadzeniem limitu minimum 25 metrów kwadratowych dla mieszkań, ponieważ wielu deweloperów i inwestorów sprzedaje teraz tak zwane mikroapartamenty. Dla zwykłego człowieka jest to 23% VAT-u zamiast 8%. Nie może sobie tego kupić na przykład ja, mając umowę o pracę. Natomiast na przykład fundusze emerytalne duńskie mogą budować takie mieszkania i wynajmują je Polakom. Polacy pracują na duńskie czy na norweskie emerytury, bo Prawo i Sprawiedliwość parę lat temu wprowadziło taki limit i tak wysoki VAT na lokale użytkowe. Czy możemy spodziewać się obniżenia tego VAT-u do 8% dla osób indywidualnych, tak żebym ja nie musiał płacić więcej niż rata kredytu za 20 metrów kwadratowych, na przykład na 3 dni, kiedy potrzebuję takiego mieszkania. Dziękuję, miłego dnia i do widzenia. Kłaniam się, panie Macieju, bardzo uprzejmie dziękuję. Wie pan co, nie mam zweryfikowanej tej informacji na temat Izraela, na którą pan się powoływał. Natomiast co do tych rozstrzygnięć ostatecznych związanych z Polskim Ładem, to no dajmy im szansę, bo tam się z tego, co ja rozumiem, cały czas toczą te rozmowy. Wracając do tej naszej wschodniej granicy, jak państwo na pewno o tym słyszeli, bo trudno było tego nie zauważyć, co zrobili Joński ze Szczerbą, dzielni posłowie Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny pokazali, że potrafią w każdej sytuacji zachować nieodpowiedzialnie. Próbowali wczoraj dostarczyć tym migrantom jedzenie, śpiwór, pizzę i tak dalej. Dzisiaj pan poseł Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej opublikował na Twitterze takie zdjęcie pokazujące to jedzenie, którego dostarczyć migrantom nie pozwolili funkcjonariusze Straży Granicznej. Podpis brzmiał tak: to zdjęcie jest waszą hańbą, tak napisał Adam Szłapka, zwracając się do ministra i wiceministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Panu posłowi Szłapce odpowiedział wiceminister Wąsik.
co w głównej, ci w głównej mierze młodzi mężczyźni znajdują się po stronie białoruskiej, podanie im czegokolwiek oznaczałoby naruszenie granicy. Odpowiada pan na prowokację Łukaszenki dokładnie tak, jak on sobie tego życzy, i to jest prawdziwa hańba. Z kolei pan europoseł Adam Szejnfeld opublikował różne zdjęcia z akcji tych swoich kolegów Jeńskiego i Szczerby i podpisał te zdjęcia tak. Szlak człowieka trafia, wstyd za taki kraj. Nie chcą wpuścić uchodźców. Okej, ale żeby zabronić, ogrzać i nakarmić, to już jest barbarzyństwo. Tu zatrzymani z humanitarną pomocą posłowie Szłapka, Joński i Szczerba, brawo chłopaki. Skrytykował posłów Jońskiego i Szczerbę Adam Andruszkiewicz. Napisał tak, posłowie Platformy jeżdżący na granicę z Białorusią, by przed kamerą TVN lansować się na tle nielegalnych islamskich imigrantów, bardzo szkodzą Polsce, zachęcają organizatorów tego procederu do eskalacji działań. Przestańcie robić styrk z bezpieczeństwa kraju i nie przeszkadzajcie. Napisał Tomek Sakiewicz, coś tam, nie napisał, ja powiedziałem napisał, powiedział, przepraszam najmocniej, bo tutaj mam moment, jakąś informację. A, że pan Krzysztof Złuckiego, tak, tak, to za chwilę powiem o tym Tomku. Pan Krzysztof Złuckiego, tak? Kłaniam się, dobry wieczór, panie Krzysztofie, słucham pana. Ja też kłaniam się, panie Jacku. Dobry wieczór wszystkim słuchającym, panu również. Ja chciałbym stwierdzić, że to jakiś znak czasu, bo do polityki wracają takie osoby jak bumerang, wracają tacy politycy, którzy kłamstwem, manipulacją, kpiną jakąś, przedostają się i zauważa się taką tendencję, że przyjmowane jest to, ale to musimy brać pod uwagę, że opcja, która odeszła, ona ma w sobie powiedzmy taki odruch obronny, który musi spowodować teraz, że mają się zbliżyć takie osoby, które coś przegrały, mają coś na sumieniu, mogą za coś odpowiadać, że można ich pociągnąć do odpowiedzialności za wiele rzeczy. I taki pan, ten pierwszy w Europie król, ten rudy Bill, za przeproszeniem, wracający do nas, chcę uczynić z porządnej polityki, która w tej chwili, no tak wielu ludzi spostrzega, powiedzmy, tą sytuację, która dla nich się zupełnie odmieniła. Chcę zakłócić po prostu ten tok myślenia, wprowadzić zamęt, chaos i doprowadzić do tego, żebyśmy nie wiedzieli właściwie, w którym to momencie jesteśmy, jak mamy się zachowywać, ktoś nas chce przestraszać, manipulować, kłamać. Na tym wszystkim trzeba jakoś zapanować, opanować się. Wszyscy muszą opanować się, muszą sobie jakąś wykładnię po prostu dzisiaj wyprofilować, myślenie wyprofilować, bo właściwie ten okres, w którym teraz się znajdujemy, nawet jeżeli jest pandemia, to nie jest taki tragiczny okres dla Polski, dla nas wszystkich. Właściwie to jesteśmy na tej wznoszącej, która pozwala nam żyć fajnie, godnie, dostatnio, cieszyć się tym życiem. Ale przyjechał właśnie ten, który sobie nie zagrzał na dłużej miejsca w Europie i chce nam tutaj, powiedzmy, sprawić jakąś odmianę, która ma być lepsza. No i jakby podsumować te jego 8 lat, właściwie 7, bo potem tam wrzucił na czyjeś barki odpowiedzialność za to, co on wyczyniał tutaj z naszą Polską. Także jakby powrócić do tego, co było wcześniej, nie zajmować się obecnie, bo i czasy są trudne. Ten Afganistan wyskoczył teraz i tak dalej. Także mamy o czym myśleć. Niebezpieczeństwo na białoruskiej granicy, prawda, takie różne rzeczy, które nam tutaj jakieś kukułki podfruwają na granicę z Polską, jakieś prowokacje. Także dużo, dużo spokoju życzmy sobie wzajemnie, opanujmy wszystko to, co próbują nam zakłócić i powróćmy do takiej równowagi, która w 2023 roku pozwoli, aby Polska wzrastała, bo naprawdę mamy fajny, piękny, przepiękny okres. No i życzę wszystkiego najlepszego. Dobranoc panu. Piękne słowa, bardzo uprzejmie za nie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, panie Krzysztofie.
Co powiedział ten nasz naczelny dla TVP Info zlikwidować na temat tej sytuacji na wschodniej granicy? To jest jakiś okres niesłychanych wypowiedzi posłów opozycji. Najpierw ta posła Łąckiego, a tu mowa o tym zachowaniu Jońskiego i Szczerby. Przecież oni wspierają parawojenne działania Putina i Łukaszenki wobec Polski. To jest naprawdę stwarzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla własnego państwa. Politycy opozycji nawołują, by polski rząd zajął zdecydowane stanowisko w sprawie uchodźców. Pojawiają się głosy, by wpuścić do kraju uchodźców czekających na granicy. Na ile ważna jest weryfikacja tych osób? Jeżeli nie będzie weryfikacji, to za chwilę nie będzie tam kilka tysięcy, tylko kilka milionów osób. To się stworzy dziura, przez którą zostanie zalana Unia Europejska. Wśród tych ludzi znajdują się również osoby, które prowadzą działalność terrorystyczną albo jakieś radykalne działania ekstremistyczne. Nie tylko chodzi o to, że ktoś pójdzie się wysadzić czy dźgnie kogoś nożem, ale takie siejące terror islamski w swoim otoczeniu. Mamy napady na dyskoteki, napady na osoby LGBT. Na przykład nie jestem wielkim zwolennikiem tej ideologii, mówi Tomek. Wręcz przeciwnie, ale co innego krytykować pewne pomysły ideologiczne, co innego stwarzać zagrożenie. Poseł Szczerba nie zdaje sobie sprawy, że jego umiłowany ruch LGBT będzie pierwszą ofiarą jego pomysłów. No, ja bym powiedział naczelnemu, bym powiedział, w twarz bym mu rzucił, no, że takie żądanie myślenia przyczynowo-skutkowego od panów posłów Jońskiego i Szczerby, to ono jest wręcz niehumanitarne. No bo znowu muszę przypomnieć to malajskie przysłowie o suszonej rybie, nie żądaj krwi. No ale Tomek wierzy w ludzi, wierzy w to, że może im się ta trudna sztuka połączenia kropek uda powiedzie. Kasia Gujska też dla TVP Info zlikwidować wypowiedziała się na temat tej sytuacji naszej wschodniej granicy i powiedziała pani redaktor Gujska tak, trudno inaczej nie oceniać tych działań opozycji jako wpisywanie się w scenariusz, który jest nam serwowany ze wschodu. Nie sądzę, że to scenariusz miński, to scenariusz moskiewski, bo w tej chwili władza w Mińsku jest całkowicie podporządkowana władzy na Kremlu. Być może posłowie KO są naiwnymi ludźmi, nie rozumieją pewnych zjawisk, w które się wpisują, ale ich to nie tłumaczy. To nie jest happening polityczny, w grę wchodzi bezpieczeństwo nie tylko państwa polskiego, ale przede wszystkim nas wszystkich na ulicach, w miejscach publicznych. Polska musi działać bardzo stanowczo, bardzo skutecznie, żeby zapobiegać wpuszczaniu osób, o których zupełnie nic nie wiemy. Nie wiemy, co to za ludzie, nie wiemy, jakie mają intencje i lepiej, żeby polskiej granicy nie przekraczali. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, mówi Kasia a propos tego, że tego zarzutu, że odmawia się pomocy osobom, które jej potrzebują. Rząd polski ma jedno zadanie, zadbanie o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Nie wiem, jaki stopień świadomości jest u tych dwóch polityków, chodzi o Jońskiego i Szczerbę. Myślę, że nie jest ich to samotna akcja i zostali oddelegowani przez Donalda Tuska albo przez PO do głupich, infantylnych, niebezpiecznych happeningów. Powinni zdać sobie sprawę, że wpisują się w politykę Federacji Rosyjskiej. Jeżeli szukają polityków prorosyjskich w Polsce, to powinni spojrzeć w lustro i tam na pewno ich zobaczą. Pan Andrzej Spiuszkowa jest z nami. Kłaniam się, panie Andrzej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Tak patrzę, ile do przerwy. Żeby tam nie było nerwowości. Do przerwy 2-2, ile teraz? Teraz też 2-2. Tak, ja wiem, ale ile tu u pana do przerwy? A, ile u mnie do przerwy? U mnie do przerwy spokojnie, jeszcze 4 minuty. 4 minuty. Sprowokował pan mnie pozytywnie do dwóch punktów. Mianowicie wczoraj pan zacytował piosenkę, proszę pana, o Niemkach. Rosiewicza o Niemkach. No i ponieważ do pana dzwonią różni ludzie z zagranicy, a też i z Niemiec, chciałbym, żeby pan się kiedyś zapytał, bo ja nie mam możliwości, jak to jest możliwe, że Polak może mieszkać w Niemczech, a już nie mówiąc o Kozakiewiczu, który reprezentował barwy niemieckie. Mi to się nie mieści do dzisiaj w głowie. A druga sprawa, znowu mnie pan sprowokował pozytywnie o pani Labudzie. Proszę pana, ja zakładałem Solidarność w 80 roku, i ja nie widziałem większej komunistki od komunistów niż Labudy i Celińskiego. Jeżeli ja słyszę dzisiaj, że Morozowski również reprezentował Solidarność, no to ja się nie dziwię, że tak to się skończyło. A trzecie szybkie pytanie sportowe. Czy pan uważa walki te UFC
za sport. Bo ja panu powiem, że jak ja widziałem lamę po upadku na boisku piłkarza w Mistrzostwach Europy, który tam prawie tracił życie, a później szczególnie z ust pani Sylwii Deckert z redakcji sportowej, która często reprezentuje telewizję na walkach tych UFC, gdzie człowiek po jednym ciosie stracił w jednej walce nos albo dobijają go do podłoża leżącego nieprzytomnego, to ja się dziwię, jak to można połączyć i ja tego w życiu nie uznam za sport, żeby nawet byli mistrzami świata. I powiem panu, że już mówiłem 10 lat temu, za parę lat będą walki do pierwszej chwili białej broni. Zobaczy pan, ten świat zmierza do dzikości, do Rzymu, zmierza do dawnego Rzymu. To tyle, dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję, ponieważ to mnie pan zagrał, bo ja tego w życiu nie oglądałem. Wie pan, rodeo jak najbardziej. Skoro naczelnik, no to nie, żartuję, rodeo też nie. Ale ja nie wiem w ogóle, co to jest, bo no gałę mogę oglądać, lekką atletykę, proszę bardzo, jak jest olimpiada, to tam się różne rzeczy zdarzają. Mówię o tych sportach, człowiek też na to patrzy, okej, w porządku. Natomiast tego mordobicia, które pan tak malowniczo opisał, to sobie jeszcze nie serwowałem, ale z tego opisu ja panu wierzę na słowo. Sądząc, to ze sportem oczywiście, że nie ma nic wspólnego i pewnie nie miało, nie miało mieć, bo pewnie chodziło o kasę. Wrestling jest jakiś taki rodzaj też tam, że oni się tam boksu czy tam czegoś za pasy, jakiś taki w ringu coś, ta amerykańska taka rozrywa, no bardzo jarmaczna. Nie, no dajmy spokój, to nie jest sport, no. No dobrze, to by było, proszę państwa, w tej części pierwszej chyba na tyle. Natomiast nie, to ja państwa potrzymam w niepewności, co będzie w drugiej, ok? Spotykamy się za chwilę po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam.